energii elektrycznej w Polsce. Z danych polskich sieci elektroenergetycznych wynika, że w zeszłym roku zużycie to wyniosło 164 625 gigawatogodzin, podczas gdy rok wcześniej 161 438. Prezes forum dr Joanna Maćkowiak-Bandera szacuje, że wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce liczony rok do roku może sięgać od 1,5 do 2%. Podobno będzie to zależało od wielu czynników. Jeżeli takie rząd ma w planach rzeczy mają miejsce, to czyli są zbyt poważne, ogrzewania na prąd, no to poważne działania, świadczące to też zależy od tym, kondycji gospodarki i tego, jak będziemy się dalej rozwijać. Tutaj ktoś zużycie przemysłowe jest kluczowe. Znaczy, że jeżeli kościół katolicki jest kłamliwy, przecież to jest oczywiście, to jest wiadomo, to wszystko, no to takie rzeczy będą miały miejsce. To więc z psychologicznego punktu widzenia, jeżeli takie ważne oskarżenia pojawiają się w internecie, w nagłówkach tematów filmów, no to ktoś świadczy o tym, że ktoś niedowartościowania też czegoś się po prostu boi. Każdy pan psycholog, każda nasza pani psycholożka to od razu zauważy, że nikt by poważnie takich rzeczy nie omawiał, zajmować się świadkami Jehowy, zajmować się mormonami, adwentystami, bo jeżeli katolicy się czegoś obawiają, to się będą zajmować. A tak to człowiek tylko w dwóch zdaniach coś powiemy, że państwo zobaczą, my powiemy coś o czymś, no w dwóch zdaniach mamy na temat Wałęsy. Czterominutowe filmy. My nie będziemy tutaj się wdawać w szczegóły, żeby kogoś, proszę państwa, oskarżyć. Komuś życie przekreślić, zepsuć opinię, bo to robią ludzie, którzy mają złe zamiary, przed nimi są złe cele wytyczane przez szatana diabła, a oni lecą na ten lep. Przeznaczy na ten cel 100 tysięcy euro. Finansowe wsparcie otrzymają przewoźnicy, którzy wyposażą ciężarówki w lepsze systemy niż te obecnie wymagane przepisami. Nie wszystkie samochody ciężarowe muszą mieć na przykład system hamowania awaryjnego, który reaguje, gdy kierowca zasłabnie lub zaśnie i zaczyna hamować, zapobiegając wypadkom albo minimalizując ich skutki. Przewoźnicy będą mogli otrzymać granty także między innymi na zamontowanie alkomatów z blokadą silników. Urządzenia zmuszają kierowców do dmuchnięcia przed uruchomieniem pojazdów i uniemożliwiają jazdę osobom nietrzeźwym. Na dofinansowanie mogą również liczyć ci, którzy zamontują nowoczesne systemy stabilizacji toru drogi czy systemy monitorujące koncentrację kierowców. Na koniec sport. 5 reprezentantów Polski awansowało do drugiej serii konkursu lotów narciarskich w Oberstdorfie. 3 zajmuje miejsca w czołowej dziesiątce. Najwyżej sklasyfikowany jest Maciej Kot, który po skoku na odległość 225 metrów zajmuje 6 miejsce. Na 8 pozycji jest Piotr Żyła, tuż za nim lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Kamil Stoch. W drugiej serii wystąpią także Dawid Kubacki i Jan Ziobro. Nie udało się awansować natomiast Stefanowi Huli, który po pierwszym skoku zajął 34 miejsce. Na półmetku zawodów prowadzi Austriak Stefan Kraft, drugi jest Niemiec Andreas Wellinger, a trzeci Słoweniec Juri Tepes. Prognoza pogody. Dziś w kraju pochmurno i deszczowo. Temperatura od minus 4 stopni na północnym wschodzie do minus 3 w centrum. A mówi tutaj o mnóstwie praw, które były wymyślone przez liderów tej organizacji. Jak to współcześnie pięknie brzmi. No, cytował ten werset, no ale to wiecie państwo, zbyt długie cytowanie wersetu z Biblii to nic nie daje. A to pani Ania. Przecież tak, boją się wszystkiego. Przecież zbyt duża liczba praw. No to faryzeusze wymyślali. Są to ludzie, którzy się dzielą, którzy się wywyższają, którzy ze szpilki robią widły, z igły robią widły. I dzisiaj 5 właśnie sesji to na ten temat mówiłeś. No to kontynuatorzy tych faryzeuszy, bo to przecież tamci z czasów Jezusa to już umarli. Kontynuatorzy faryzeuszy, którzy chodzą w długich szatach, a powłóczystych, no to wiadomo, kto to jest. Przecież inni świadkowie, to wiadomo, że nie świadkowie Jehowy są większością religijną, to więc
Po co atakować mniejszość religijną? Widocznie taka mniejszość religijna, proszę Państwa, mogłaby więcej im, jakby tym współczesnym faryzeuszom, zaszkodzić niż ktokolwiek inny. Dlatego oni tak bardzo poważnie traktują te tematy, że w szczegółach będą wszystko opisywać. Ale to mówi jakiś taki facet w okularach z krzywym nosem, krzywe oczy, jakiś taki... do Cygana, do Rumuna, do Żyda podobny, że no lepiej, żeby pokazał jakiś inny obrazek, nie musi pokazywać swojej twarzy do końca. Państwo zobaczą, my pokazujemy po prostu zabawki dziecka. Nie musimy pokazywać siebie cały czas, no bo to nieciekawe by chyba było cały czas się patrzeć na tę jedną osobę, prawda? Tak samo jak kropelka, jedna w głowę. Uderzająca z góry, kapiąca, bijąca w ciebie, by ciebie mogła doprowadzić do śmierci. Tak było w Malborku, widziałyśmy taką toaletę, gdzie stał człowiek zamknięty i z góry mu spięty taki nieruchomy, z góry mu kropelka kapała na głowę, doprowadzała go do śmierci. To była reklama. Dziś niedziela w kalendarzu, 5 dzień. Jakiś badacz napisał, no to tutaj na Zakopiańskim są badacze pisma świętego, ale to nie są świadków Jehowy, tutaj przychodzą oczywiście ze świadków Jehowy, bracia, którzy byli wykluczeni za plotkarstwo, za różne takie rzeczy, obgadywanie, bo to obgadywać się to nie wolno, dom rozdwojony się nie ostoi. Za kilka minut, natomiast rozmowa z Peterem Wojlebenem, autorem książki Sekretne Wyjście Trzeba, ale Sanhedrynu. No to przecież Świadkowie Jehowy nie mogą być kopią Sanhedrynu, bo Świadkowie Jehowy właśnie mówią, że współczesnymi faryzeuszami, no to wiadomo, że są jak nie księża, to inni przywódcy religijni, którzy chodzą w szatach powłóczystych, chodzą z krzyżem. O, tutaj ten Zelewski się kłania też. Jeszcze nawet specjalnie powiedziałyśmy o religii prawosławnej, która jest, ponieważ tam też chodzą w tych szatach powłóczystych, że prawosławna jest lepsza. No i teraz tak, tutaj widzę, że w Warszawie nie lubią tych ludzi prawosławnych, nie lubią cerkwi, jest na 3 miliony półtorej cerkwi, jak ja tutaj się uczyłam w Warszawie, to bardzo ci Polacy na Konopczyńskiego 4 w szkole, ci koledzy, koleżanki, bardzo nie lubią Ruski. No nawet Mareczek Roszkowski tutaj mówi o jakimś cepie, ruskim cepie. Nawet nie wie, co to jest, bo to przecież jako Mocher i Mareczek jako sędzia katolicki z Karczewia, proszę Państwa, to o co no cepie wie. Jak tutaj do Warszawy dojechać od strony tej Pragi Południe, od strony Mińska Mazowieckiego, od strona Płocka, tam gdzie Karczew jest. Właśnie to nie jest strona na Białystok. To nie jest strona na Anglo-Amerykę Białystok. To dopiero przez Szwedzką i Marki. To jeżeli ten Mareczek mówi o cepie, to on nawet nie wie, że od strony cepa to by groziłaby mu może i śmierć. Nie wiem, może by dostał po prostu kopa w dupę. Proszę Państwa, ja Państwu podam przykład z życia, bo ja to z życia mam tyle wrażeń różnych. Ja kiedyś, jak byłam w chórze w Białymstoku, świętego Mikołaja, w chórze na górze, i stały takie, no, trzy osoby, trzech facetów, oni tak basem śpiewali, basem. Tam było ich więcej od basu, bo to był chór katedralny, ale ja powiedziałam do nich, że idę od was cepy do innych cepów, bo chciałam jechać do cerkwi Świętego Ducha na Antoniów, bo tam chciałam dośpiewać w innym chórze, który śpiewał później. No, ciut później, no bym tam się spóźniła, ale to... No. Nigdy się nie stało naraz, żeby dwoje chciało, prawda, naraz, zaraz. No to więc, proszę Państwa, te cepy to tak mi pogroziły troszeczkę. No, bo zaraz zaatakujemy. No to więc tego Mareczka to by tutaj skopali. Taki ruski cep to by jego skopał. On nawet nie wie, co to jest ten ruski cep, a gada. No to więc mówię, że tutaj w Warszawie takie mohery są obrzydliwe, że nie wiedzą, co gadają i nie znają ludzi i nie wiedzą, o co chodzi. No to więc tak jak wpadam do takiego nocnego autobusu i tak obcinają wzrokiem i tak już, a to, tamto,
W sensie tak, że ciebie znają, że wszystko o tobie wiedzą, wiesz. No to taka Edytka mówiła tu Zygańskiej, tu gdzie Marek mieszka, żeby tak chciał jak Lisztefi gadać. Edytka mówi Bukowska, tylko ja to nie lubię takich ludzi, którzy tak dają do zrozumienia, że o kimś wiedzą. Albo że o twojej rodzinie, albo że o twojej matce, że o twoim ojcu, albo że o tobie. I taka Edytka, ale to bardzo mądra dziewczyna. No i rzeczywiście miała rację. Powiedziała, że ja nie lubię takich ludzi, którzy dają do zrozumienia, że o kimś wiedzą. Zbyt dużo, za dużo. No i rzeczywiście miała rację taka Edytka. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Lanskunetka. Jesteśmy w toku, co ten facet gada. Na temat tego, w jaki sposób organizować spotkania mam przy swojej parafii, znajdują się na stronie internetowej. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. No to chodzi tutaj o pasterzy Izraela, od których dużo zależało, którzy politycznie byli zaangażowani, ale że politycznie się daleko zagolopowali. No to Ezechiel z Babilonu był skuty dybami, prorokował przeciwko pasterzom starożytnym. Jeremiasz też stanął przy świątyni i trzy razy powiedział: świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest. No bo ludzie jak tak pójdą pod kościół, to mówią, że ich kościół ochroni. Zelewski jak poszedł pod kościół, to mówi, że go kościół ochroni, ma jeszcze kilka spraw w sądzie za pedofilię, że go ochroni. Co to ma do rzeczy? Co to ma do rzeczy? Jest czyn i oni go osądzą, ale że teraz widzicie Państwo, tutaj też z Wiesławem Szydłowiczem była przeprowadzona dyskusja, rozmowa. Dyskusja była rozmowa. Przeprowadzona rozmowa. Rząd też był przez jakiegoś proboszcza molestowany, ale już nawet sam z wrażenia zapomniał nazwisko tego proboszcza. Przecież ja go nie będę ścigała, ale on już pewnie też nie żyje. No także, ale sam fakt i problem pozostał i jest dzisiaj, że pedofilii jest bardzo dużo. I ja wiem, że to jeżeli ktoś bardzo w Boga wierzy, że to nie ma znaczenia, bo na przykład Świadkowie Jehowy nie latają, nie biegają po sądach, się nie sądzą, się nie kłócą. No ale Moherowi latają po sądach i się kłócą. No to więc nie mają się co o nie dziwić, że latają inni ateiści, na przykład przy Żydzi, jacyś tam po sądach się kłócą i o swoje walczą. Przecież matka też syna 15-latka będzie tutaj atakowała w sądzie, będzie krzyczała, jak dadzą wyrok temu Michałowi uniewinniający, że jak to ma jego syna od tybu gwałcił 15-latka i jest niewinny. No to że takie coś to jeszcze pół roku temu, to no, normalnie siedzą w więzieniu, no ale że ma swoje mieszkanie, no to powództwa cywilnego, dobrze, niech do sądu przychodzi z domu, no ale sprawa w toku. I teraz on chodzi z tymi krzyżami i kłamie, oszukuje oczywiście, bo my tutaj dopisujemy cały ten kontekst sytuacyjny, że dałam mu ten telefon biały, drogi, nawet z abonamentem i on dał 150 zł i on daje do zrozumienia, że on nie zapłaci, no to ja mu abonament zablokuję. Ale bezczelny dziad. Bezczelny złodziej, bezczelny kłamca. Tutaj też Lidce Lipskiej dekoder podwędził, bo jak się nie dało zainstalować dekoderu, no to zapieprzył go i Kurczaczek, no Michałek musiał to przynieść, Kogucik. Nawet Michałek Kogucik musiał zmienić imię i nazwisko, bo się wstydził tego Zalewskiego. Także takie, proszę Państwa, w tym Babilonie Wielkim są pyszni, dumni, że myślą, że Kościół ich ochroni, obroni. I dlatego ten Jeremiasz mówił: świątynia pańska, mówicie, świątynia pańska to jest. Jak to? Modlujecie, czy dołożycie, czy bo przysięgacie? Składacie ofiary obcym Bogom, przecież czy słońcu, czy innym. Świadkowie Jehowy nigdy nie wierzyli w ewolucję, natomiast faryzeusze w ewolucję jako słońce i w naukę, i w technikę, i w ewolucję pierwsi zaczęli wierzyć, bo byliby w tyle, gdyby nie wierzyli w ewolucję, a cały świat wtedy, kiedy zaczął wierzyć w ewolucję, to Kościół powiedział szybko tak, żeby nie zostać w tyle. Co on tutaj do Świadków Jehowy się przyczepił? Jakieś takie faryzeństwa, to niech przypnie swoim tym katolickim klechom, bo znowu nastanie nędza, kiedy tak przyjdzie. Przecież na katolickiego księdza Świadków
biskupiechowy to wcale nie było. No i ci moherowi tak mówią, och, że te kościoły to były już tyle tysięcy lat. Ja mówię, że wcale niewiele tysięcy lat, a świadkowie Jehowy, których wcale nie było i pojawili się tutaj w Polsce od roku 1905, no to są z tych od chrystianizmu i się wcale nie powołują na te kościoły od wielu tysięcy lat, bo już w roku 325 Konstantyn Wielki połączył wszystkie pogańskie religie i tutaj mamy całą tę kabałę i działalność, proszę Państwa, mosadystyczną, proszę Państwa, tych różnych Żydów, którzy weszli do kościoła i nabruździli przez różne pogańskie symbole, wprowadziwszy je i one zostały zaakceptowane, przyjęte i uświęcone, a świadkowie Jehowy to głoszą to, co głosił Chrystus. I oni musieli to odświeżyć, odgrzewać w Biblii, co głosił Chrystus, bo było spaczone przez tyle set lat. To więc to, co on mówi o faryzeuszach, to przecież świadków Jehowy nie dotyczy. Ma niepoukładane w głowie klepki nierówno pod sufitem, tak jak to żył, był, umarł, dobrze powiedział Janek Witek, bogowie szybko odchodzą. Janek Maciej Witek powiedział, że taki facet ma nie po kolei w głowie. I tu gada, jest jakiś taki dziwny facet, za nim szafa, jakaś stoi, jakoś dziwnie podświetlony, za jasno ubrany, za jasna bluza, nieciekawa twarz. Odstraszające to jest. No, odstraszające. Co jest? Anka na spotkaniu Świadków Jehowych. To w takim tytule mielibyśmy się domyślić, że coś ta Anka chyba może w głowę dostała, czy jakąś... No, dostała w nos. No, to prawda. Świadkowie Jehowy, tak jak mówię, że skoro nie chodzą po sądach, to nie atakują. Mohery, tak. Wszędzie tam, gdzie są powłóczyste sutanny, to uważaj. Zagrożone jest wyginięciem. Nawiązaliśmy kontakt, bo jak się okazuje, moje nazwisko jest także tam, na dalekiej kanadyjskiej północy, rozpoznawalne. To bardzo mnie cieszy. Odczuwam wielką satysfakcję, kiedy coś zaczyna się dziać, kiedy ludzie zaczynają dostrzegać drzewa i chcą się na nich przepatrzeć. Oczywiście religii, nie ulegam iluzji, że mógłbym. Najlepiej to jak tam na stawki do liceum poligraficznego przychodziły takie katoliczki i się pytają, czy to religia? A tutaj te dziewczyny mówią, nie, nie, to jest medytacja, to nie jest religia. W każdej może przyjść człowiek z katolickiej czy innej religii prawosławnej, w Warszawie nie ma. Ale medytacje to nie jest religia i tak jak trzeba było buciki zdjąć tam do medytacji Nirmala Devi, medytacje Nirmala Devi, to trzeba było zdjąć buciki. Także widzicie Państwo, ja czytam tylko te nagłówki i tak trochę, co z tego nagłówka psychologicznie wynika obciążającego Świadków Jehowy, a świadczącego o niedowartościowaniu czy danej opcji religijnej, czy człowieka, który do danej opcji religijnej należy. Wchodzą do drzew, na przykład protestują, kiedy podjęta zostaje decyzja, żeby ściąć drzewa rosnące w ich mieście, a okazuje się, że jest możliwość, aby te drzewa uratować. Jehowy przez się zgorzknienia. No to przecież Świadkowie Jehowy zgorzknienie. Tak dwie różne rzeczy. Namalowali krzyż. Chronionego obszaru leśnego na terenie 100 km kwadratowych. Dzieje się sporo i to są rzeczy, które no to pewnie jacyś katolicy nadają. Proszę Państwa, myśmy z Anką Wiśniewską byłyśmy w Anglo-Ameryce Białystok na ulicy Malmeda u takiej dziewczyny, która musiała nas drugi raz poprosić z oazy, bo o tej duszy koniecznie, że jak to? Dusza jest nieśmiertelna? Musi być nieśmiertelna w człowieku, człowieka. No ale jak się potem dowiedziała, że człowiek jest duszą, a tam nie ma żadnej duszy, bo to było platoniczne, platonowe kłamstwo, to się wzięła za łeb. Znowu ten facet w okularach powiedział. Potem taka dziewczyna
z facetem. No, było może jakieś małżeństwo, że byliśmy świadkami Jehowy. Takie. Widzicie Państwo, dyskusje, które nie wnoszą prawdy, nie wnoszą tego, że ty reklamujesz, co wierzysz, że jesteś podekscytowany tą prawdą, tylko oni jako cyganie wracają do dnia wczorajszego. I jak bardzo wstydzeni, jak bardzo mówią o dniu wczorajszym, zamiast o poglądach, jak to misjonarze powinni głosić, rzeczy na przyszłość, na jutro lepsze. Puszczaj chleb po wodzie, a do ciebie wróci. Na początku tłumaczyłam tak, sobie, że to dobre, jakaś taka, że tak właśnie powinna być. Ruda dziewczyna, pomysł, pewnie jako ta judaska. No i ten facet też oczami przewraca, nie mówi bezpośrednio do kamery. Zażyczyć sobie, aby pochowano go właśnie przy takim tylko te oczy gdzieś się mu kręcą. W towarzystwie ludzi, którzy szukali drzew do wynajęcia, nauczyłam się ponownie patrzeć na drzewa. Jako leśniczy widziałem drzewa przez pryzmat desek, drewnianych mebli i różnego rodzaju. Na zebranie, no wiecie Państwo, jak się spóźnić na zebranie, no to raz, dwa, no to tam nic się nie mówi, ale jak się tak człowiek nagminnie spóźnia, to jest rozmowa, potem z braci starszymi, źle czy dobrze. Idźmy dalej. Razem przeciwko strażnicy. Manifestacja 26 marca 2017. Manifestacja przeciwko strażnicy. Proszę Państwa, no prawda to wielka rzecz, no ale Świadkowie Jehowy to taka malutka odrobinka i oni sobie dadzą radę, nie boją się żadnej manifestacji i sami nie manifestują, bo nie czują się jako niedowartościowani, zakłamani, tylko mają prawdę w sercu swoim i to trzymają. No i to jest obrona. Miecz Ducha Słowa Boże. Niczego się nie boją i nie boją się żadnych manifestacji. Ale tutaj znowu wyczuwamy takie niedowartościowanie, bo jeżeli ktoś manifestuje przeciwko jakiejś małej grupce ludzi, no to coś tam jest na rzeczy, grzeszki. Tyle, że bez choćby jednego zielonego listka to praktycznie niemożliwe. Przecież żywa tkanka musi podlegać procesom chemicznym. Skąd muszą nacinać do tego organizmu przecież życiodajne substancje? Jedynym możliwym wytłumaczeniem było to, że okoliczne drzewa połączone są korzeniem ze starym pniakiem i w ten sposób utrzymują go przy życiu. Takich odkryć było później coraz więcej i więcej. Zacząłem nawiązywać kontakty z instytucjami naukowymi. Jak pomóc ludziom z organizacji Świadków Jehowy? Się nie sprecyzował. Tych, których wykluczono, tych, którzy uciekli. Ja raczej nie znam ludzi, którzy uciekli. Raczej byli wykluczeni. Tutaj u tych badaczy na Zakopiańskiej 30 spotkał paru Świadków Jehowy, którzy byli, bo ci badacze, no to od Rasela pochodzą. Nie rośnie w dobrym lesie, w którym zachowany jest odpowiedni ekosystem, w którym panuje odpowiedni mikroklimat. Das im den Deckung, das Einwand. W tym miejscu dochodzimy do kluczowej obserwacji, mianowicie las nie jest tym, czym dla większości z nas zdaje się być, czyli mniejszą lub większą grupą rosnących obok siebie drzew. Można powiedzieć, że to w pewnym sensie społeczność. No, ja myślę, że to jest ciekawy film, proszę Pani. Ja myślę, że jest bardzo interesujący film. Tak właśnie jest. Las to społeczność. Przychodzi mi do ja myślę, że to jest bardzo interesujący i ciekawy film. Inny nie. Pojedyncze drzewo wie, że nie jest lasem. Musi utrzymać społeczność, choćby nie wiadomo, co się działo. Dlatego, kiedy innym drzewom dzieje się źle, mogą liczyć na bezwarunkowe wsparcie po to, żeby przetrwali wszyscy. Jak może to wyglądać? Na przykład w trakcie gorącego lata społeczność drzew może wzajemnie się schładzać. Średnio o 3 stopnie Celsjusza więcej niż w przypadku lasu produkcyjnego. W tym ostatnim radio, z powodu prowadzonej wycinki zostaje zniszczona społeczność, o której mówimy. Skutki można dokładnie zmierzyć. Temperatura rośnie, maleje wilgotność, a to są tendencje, za którymi drzewa nie przepadają. Zmiany klimatyczne, które coraz bardziej dają się nam we znaki, zdrowy las jest w stanie w dużej mierze zminimalizować, tak żeby zanadto go nie dotykały. Pod warunkiem, że mu się nie przeszkadza, drzewa są bardzo społeczne i wyczuwają intuicyjnie, że indywidualizm w lesie na wiele się nie zda. Takie głupie te informacje są. Przecież to nie jest głośno, to jest cichutko i tak ostrzeżenie tutaj. Czy funkcjonują jakieś mniejsze grupy, czy pojawiają
się, że w narodzinę. Że ma są. I ten głośnik się chowa. Owszem, wiem, że to szalone, ale takie struktury funkcjonują. Musimy najpierw wyjaśnić jednak, że drzewa rozpoznają się przez korzenie. Każdy, proszę Państwa, to są ciekawe rzeczy, bo wszelkie kłamstwo, oszustwo w tych kościołach, to się nie dzisiaj wzięło, nie wczoraj. To się wzięło już w IV wieku, już wcześniej też, ale w IV wieku, 325 rok, na soborze w Nicei. Tutaj potem, jak już ci masoni też weszli do kościoła rzymskokatolickiego, to dopiero oni tutaj narobili. Ile szkody, zamęty. To znaczy, że drzewo rozpoznaje własne siewki i w pierwszej kolejności łączy się właśnie z nimi. Im w pierwszej kolejności pomaga, przekazując na przykład cukier. Można więc powiedzieć, że w jakimś sensie siewki są karmione. Wer ist das wichtig? Kto jest najważniejszą postacią w drzewnej rodzinie? Na bieżąco u nas informacje, że dzisiaj jest 5, że Państwo, lutego 2017 roku. Nakład czas wielkiej suszy. Drzewa, które przetrwały suszę, już na całe życie zmieniają swoją gospodarkę wodną, wyciągają jego wnioski. To znaczy, że nie wykorzystują całego zapasu wody już wiosną, tylko zachowują w glebie zapas na miesiące nadchodzącego lata, na wypadek, gdyby miał okazać się bardzo suche. Co ciekawe, tego rodzaju informacje drzewo matka jest w stanie poprzez końcówki korzeni przekazać swoim siewkom, po to, żeby mogły przygotować się na podobne wydarzenia. W ten sposób matka dba o bezpieczeństwo swojej rodziny. O masonach, trochę to burczy, ale to radio musi przestać. Stanów Zjednoczonych. On a December night, w grudniową noc 1773 roku grupa patriotów przebrana za Indian wsiadła na statek w porcie bostońskim. W proteście przeciwko podatkom nałożonym przez Anglię amerykańskim koloniom wyrzucili do morza skrzynię z angielską herbatą. Wydarzenie to nazwano później herbatką bostońską. Doprowadziło ono do wojny o amerykańską niepodległość. Wielu naukowców wierzy, że masoni byli głęboko zaangażowani w organizację herbatki bostońskiej. Bracia spotykali się w tawernie pod Zielonym Smokiem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie tam zawiązano spisek. Mistrzem loży był Paul Revere, artysta i patriota, który sporządził ten sztych masakry bostońskiej. Oto Joseph Warren, który zginął bohaterską śmiercią w bitwie pod Bunker Hill. Do bractwa należało także wielu sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości. Najważniejszymi z nich byli Benjamin Franklin oraz John Hancock. Uważamy następujące prawdy za oczywiste, ogłasza ten historyczny dokument, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście. Te ideały były podstawą masońskiego światopoglądu. Wolność, braterstwo, równość. W XIX wieku był to okrzyk wojenny ludzi wierzących w demokrację. Naukowcy odkryli, że w literaturze masońskiej najczęściej i najbardziej konsekwentnie pojawiają się właśnie te trzy słowa. Na początku XVIII wieku w amerykańskich koloniach do masonerii należeli głównie oficerowie wysokiej rangi i arystokraci. Tuż przed wybuchem rewolucji powstało mniej ekskluzywne bractwo, choć nadal było szanowane. Weszli do niego ludzie nienależący do wytwornego towarzystwa. Nie byli bogaci ani wpływowi. Nadzieją awansu społecznego masoneria przyciągała ludzi znajdujących się na granicy klas. Wielu z tych, którzy w okresie rewolucji zostali wolnomularzami, nie mogło liczyć na przejście do klasy wyższej. Nadzieję na podobne korzyści miał młody Jerzy Waszyngton. Właśnie zmarł jego starszy brat.
Waszyngton skończył zaledwie 20 lat i próbował znaleźć swoje miejsce w świecie. Wtedy wstąpił do wolnomularzy. Wówczas było to często spotykane. Dzięki bractwu młodzi ludzie mogli zdobyć wyższą pozycję w społeczeństwie. Wiele lat później Waszyngton już jako dowódca armii rewolucyjnej brał udział w rytuałach przyjmowania do bractwa własnych oficerów. W jego namiocie polowym ustawiono niczym ołtarz, bęben, kulkę. Ułożono na nim trzy najważniejsze symbole masońskie: Biblię, kompas i węgielnicę. Prawie połowa oficerów armii amerykańskiej wstąpiła do masonerii. Masońskie insygnia noszono niczym medale. Przynależność do bractwa nie polegała wyłącznie na koneksjach, trunki i ceremoniale. No i sami tu chcą mieć teraz swoje ja. Bractwo zastępowało rodzinę żołnierzom, których wojna zawiodła daleko od domu. Tamto. No oczywiście, że i Żydzi są francuscy. Janek Witek powiedział, że... Masoneria dawała również nadzieję, że po pojmaniu przez wroga jeńca spotka lepsze traktowanie. A tu w Polsce nie ma... Można przytoczyć przykład oficera schwytanego przez Torysów i przez Indian. Co jest we Francji? Przywiązano go do pala. Już miano go zabić, gdy ujawnił, że jest masonem. A tu popcie. Wówczas go uwolniono. W tym okresie często się to zdarzało. Jednostronnej inwigilacji też chcą rządzić internetem, no ale to wiecie państwo, rzecz podzielona. Internet się nie ostoi, tak jak powiedziałam, że dom rozwojony się nie ostoi. I te reklamy wchodzą, proszę państwa, reklamy. Nie chcemy żadnej reklamy. W tym okresie często się to zdarzało. Dzięki czemu powstała tak silna więź między braćmi? Jakie podstawy miały masońskie wierzenia i obrzędy? Za chwilę omówimy początki tajnego bractwa. Taka sposobność i możliwość. Świadkowie Jehowy też żyli, byli i odjechali do Anglo-Ameryki Białostocznej. Tutaj teraz tych Świadkowie Jehowy w Warszawie nie ma, bo sami mówili, że głosili o Królestwie Bożym, a teraz głosili, czy głoszą na... Masoni brali coraz większy udział w życiu publicznym, natomiast ukrywali swoje rytuały. Ujawniali je tylko osobom wstępującym do bractwa. Nastawieni, że o Królestwie Bożym, ile to można o Królestwie Bożym głosić, tak jak to katolicy bez końca. W 1800 roku pewien sceptyczny młody człowiek z Nowego Jorku opisał, co go przyciągnęło do bractwa. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego mówi do absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego. Wciąż słyszałem pogłoski o ich wspaniałym charakterze. Matka moja wierzy, że uprawiają czarną magię i nakazuje się trzymać z daleka od tego złowrogiego towarzystwa. Dręczy mnie pokusa ujrzenia wnętrza loży. Postanowiłem życie narazić i poprosić lata zgodę na podjęcie. Bo dziecko od niej odchodzi, bo już on jest dawno wylulany. Na młodym Salemie Taunie to, co zobaczył, wywarło ogromne wrażenie. W loży spotkał braci, którzy twierdzili, że z boskiego nakazu są strażnikami demokracji. Jest inna sprawa, że to jest świat diabła, a jeżeli wyjdziecie za diabłem, to tak macie po prostu. No. Dlatego my mówimy, że żyjmy z Panem Bogiem. No, szanujmy siebie i wszystko. Chcemy chronić nasze przywileje. Czy jesteś gotów złożyć przysięgę, że nie zdradzisz tajemnic i zakonów? Tutaj taka Marysia mieszkała na Waszyngtona 57, tak. Która nie dobrze zagotowała mi jako pionierce obiady w każdą niedzielę, bo mówiła, żeby codziennie do niej przysięgam w imię najwyższego architekta wszystkich światów. Pionierom obiady. No to ona jeszcze chodziła do domu starców, bo tam jeszcze taka siostra była jakaś. Czy to może jakaś zainteresowana? Niektóre jego elementy liczą 700 lat. Bardzo sobie ludzie pomagali. Tajemne znaki i hasła miały swój początek w praktykach średniowiecznych mistrzów kamieniarskich, budowniczych wielkich zamków i katedr Europy. Chciała mówić, tak nosiła te obiady. Podobnie jak inni rzemieślnicy należeli do cech ulg gildii, których tajemnic pilnie strzeżono. I to właśnie to jest ten były prawdziwy system. Załóżmy, że chcesz dać znak, że jesteś prawowiernym członkiem gildii. Musisz znać odpowiednie hasło albo uścić dłoni. Niczego nie możesz napisać, ponieważ nie umiesz. Dlatego zachowanie tajemnicy jest warunkiem kontroli kwalifikacji rzemieślników oraz zamknięcia dostępu do zachodu. Dopiero po tym 325 roku, jak się zaczęło, to...
Dajcie spokój, co to nie było, czego nie było? Kamieniarze znosili do Europy ogromną katedrę. Masoni. Wszystko wprowadzili z pogaństwa. A Jezusa zero. Zajmowało się budową tych cudownych, imponujących budowli. Mniej niż zero. Katedry są najwybitniejszym osiągnięciem technologicznym ludzkości. Bóg niepotrzebny. Nawet sam Jezus był niepotrzebny, tylko lulejże Jezuniu, lulejże Jezuniu. Pod koniec XVII wieku, średniowieczna Biblia przeszła głęboko i tajemnicze zmiany. To jest słowo, które weszło w 531 roku naszej ery. Jak to Teotokos, kult kobiety wszedł, no to przecież wiadomo, że od Aszery. Loże zaczęły przyjmować członków, którzy nie uprawiali zawodu kamieniarza. Semiramina babilońska, wszędzie w starożytności w kobietę wierzono. I od Babilonu to przeszło. Patrzcie, korki na Saskiej Kępie. Towarzystwo zaczęło się skupiać na ideałach duchowych oraz etycznych, a narzędzia murarskie stały się symbolami dla żyjących życiem oświeconym. Zobaczymy, jak te nasze filmy się przesyłają, proszę Państwa. 45 jest filmowa. Święte Pisma kierują naszą wiarą. Węgielnica reguluje nasze działania, a kompas wskazuje nam, jak podtrzymać wieść z resztą ludzkości. Światło to słońce rządzące dniem i księżyc przewodzący nocy. Wejście do masonerii traktowano wówczas jako metaforyczną podróż z mroku w światłość. Żyłeś w ciemnościach. Czego teraz najbardziej pragnie twoje serce? Światła. Tacy guru, proszę Państwa, pierwszy raz obrzędy te odprawiano w epoce oświecenia, w czasie, gdy zaczął się załamywać sztywny, hierarchiczny układ średniowiecznego świata. Anita, że on nie wierzy w Boga, że trzeba tego Szymona... Masoneria nie głosiła żadnych wierzeń religijnych, ale kładła nacisk na bractwo, honor i miłość bliźniego. 20 filmów od końca, proszę Państwa. Nie weszło. Trzeba zobaczyć, co się dzieje. W epoce oświecenia powstaje wiele stowarzyszeń. Ten. I zobaczymy, co wolnomularze jednak jakby chętniej od innych przemawiają językiem oświeceniowym. Oznaczało to, że są otwarci na nowe idee, zainteresowani nową nauką, religijni, ale pozbawieni fanatyzmu i potrafią odróżnić zjawisko racjonalne od przesądu. Niezwykle, że to ultraracjonalistyczne towarzystwo zaczęło wymyślać sobie fantastyczną i tajemniczą przeszłość. 45 weszło z 66, no to około 20. Nie weszło, Państwo. Wielka tajemnica wolnomularzy oraz główna legenda zakonu wiąże się z zamordowaniem Hirama Bifa, mistrza murarskiego, budowniczego biblijnej świątyni króla Salomona. Może nie weszło dlatego, że już one są... Według legendy, odtwarzanej podczas masońskiego obrzędu trzeciego stopnia, Hirama atakuje trzech złoczyńców. Pragną mu wytrzeć tajemnicę mistrza murarskiego. Nasz mistrz wierny swemu powołaniu. Dłuką już od Wałęsy tu zaczynamy, no ale on był taki, jaki był, no to co my tutaj... Trzeci złoczyńca, uzbrojony w ciężki młot, skierował silny cios w czoło Hirama. Także upadł bez życia u jego stóp. Czyli ponieważ u tych Żydów idzie to wyrzut w obydwie strony... Wraz ze śmiercią Hirama ginie wiedza niespędna do ukończenia świątyni. Ja bym go do trumny podczas włożyła, obrzędu kandydat jest obsadzony w roli rytualnie mordowanego, a następnie wskrzeszonego Hirama. Także ludzie przez te bójki, przez te potraktujmy siebie jak niedokończoną świątynię. Gdy odnajdziemy zaginione słowo, uda nam się połączyć własną boskość z ludzką jaźnią. Powiedziała, że Janek Witek nie umarł. Odkrycie tego słowa umożliwia doprowadzenie do doskonałości naszej niedoskonałej natury. No i ten Janek Witek tak do niej mówił, babo, widźmo. Narzędzia kamieniarskie są symbolami. No nigdy każde z nich wskazuje drogę ku oświeceniu, sposób dokończenia budowy świątyni naszej duszy. A gówno załatwiła, siedzi pod lasem. Póki co, ona tu wróci. Na razie ma nam brakuje. Po rewolucji amerykańskiej w ciągu kilku lat masońskim rytuałom poddały się tysiące ludzi szukających w bractwie prestiżu. Te filmy. El Mercedes, wyjdź. Za chwilę opowiemy, jak masoni w roli obrońców i kapłanów Nowej Amerykańskiej Republiki osiągnęli szczyty władzy. Zobaczymy.
Masonry pervaded every... Po rewolucji masoneria przeniknęła do wszystkich środowisk społeczeństwa amerykańskiego. Pokonywała granice różnic religijnych i politycznych. Niemal każdy mógł się z nią utożsamić. Młodych ludzi, tak jak Salema Towna, przyciągnęła tajemniczość wolnomularstwa. Tak, i teraz, proszę Państwa, się to wyłączyło, ale do tego wrócimy. Tajemnica wolnych... Long live Queen Elizabeth. W 1818 roku napisał: wiadomo, że masoneria powstała za boską przyczyną. W nadprzyrodzony sposób nieliczni natchnieni przez Boga zyskali potrzebną wiedzę. George Washington powiedział, że Ameryka stanie się tym, czym wolnomularstwo już jest, świątynią cnót. Masoni konsekrowali dziesiątki świątyń, czyli budynków publicznych. Jeszcze przed początkiem budowy ważnego gmachu ojcowie miasta prosili bractwo o odprawienie obrzędu, o pobłogosławienie kamieni węgielnych ofiarą z ziarna, oleju i wina. Masoni spełniali funkcję kapłanów Nowej Republiki. Jerzy Waszyngton prawdopodobnie przewodniczył najsłynniejszej uroczystości w historii Ameryki. W masońskim fartuchu i ze srebrną kielnią w ręce poświęcił budynek Kapitolu. Było wiadomo, czy Stany Zjednoczone przetrwają. Miały przeciw sobie wrogo nastawiony świat. Stworzyły nowy rodzaj władzy, jakiego nigdy wcześniej na taką skalę nie było. Dla wielu Amerykanów ideały, wartości i cele masonerii były jedynym spoiwem młodego narodu. Loże masońskie zapewniały szkolenie praktyczne w wychowaniu obywatelskim. W loży obowiązywała równość. Członkowie uczyli się przemawiania, głosowania, przestrzegania konstytucji, płacenia podatków, zachowania obywatelskiego w tej miniaturze świata. Można stwierdzić, że loże masońskie były szkołą rządzenia. Dyscyplinę wśród braci w loży traktowano jako metodę wychowawczą. Urządzali tak zwane sądy. Sprowadzali niezdyscyplinowanego brata i omawiali jego zachowanie. Widziano go na przykład, jak wchodził do domu publicznego. Zdumiewały mnie opisy rozpraw. Dlaczego ktoś z własnej woli miałby się poddawać podobnej procedurze? Zapewne pragnął się doskonalić. Mason musiał być prawy, godny szacunku, bogaty w cnoty heroiczne i pracować dla kraju. Wolnomularze stali się symbolem wyższych wartości republiki. Inne instytucje nie spełniały tych kryteriów. Rewolucja wywołała dyskusję, kto ma uosłabiać republikę. Przed rewolucją był król. Króla się pozbyto. Pojawiła się nowa kwestia – równość. Kto więc na tyle się wyróżnia, aby się stać symbolem republiki? Poza masonami nie istniała żadna odpowiednia grupa ludzi. Doskonale pasowali do nowej roli. Byli budowniczymi. Symbolizowali ideały nowego narodu. Masonów wychwalali dziennikarze, na przykład komentatorka działań Waszyngtona Ann Royal. Gdyby nie wolnomularze, ludzie staliby się bandą dzikusów.
W 1825 roku, niecałe 50 lat po podpisaniu Deklaracji Niepodległości, bracia zajmowali ważne stanowiska w prawie wszystkich instytucjach społecznych i państwowych. Niemal nieograniczona władza i popularność spowodowały zaniedbanie ideałów masonerii. Za chwilę opowiemy, jak do upadku bractwa doprowadził spisek, którego celem była ochrona masońskich tajemnic. To jest najbardziej niebezpieczne. W 1826 roku doszło do morderstwa i spisku, które rzuciły cień na bractwo. Wówczas prawie w każdym mieście Ameryki istniała loża masońska, a jej członkowie zajmowali ważne stanowiska we władzach i w gospodarce. Nadmiar władzy doprowadził do arogancji, a arogancja do czynów niezgodnych z prawem. W Batavii w stanie Nowy Jork pewien niezadowolony mason, niejaki William Morgan, zamierzał wydać książkę ujawniającą sekrety bractwa. Masoni dowiedzieli się ze zgrozą, że chce on zdradzić szczegóły inicjacji. Morgan był z zawodu kamieniarzem, ojcem rodziny, w stopniu kapitana. Był również aktywnym członkiem bractwa. Miał w loży wrogów. Bracia oskarżali go o pijaństwo i próżniactwo. Nie wiadomo, skąd przyszedł mu do głowy pomysł ujawnienia masońskich tajemnic. Uważa się, że z zemsty albo z chęci zysku. Inni z kolei twierdzą, że uczciwie pragnął ujawnić światu niebezpieczne i świętokradcze przysięgi. Morgan złożył przysięgę zakazującą mu zdradzania tajemnic bractwa. Wiedział, że karą za jej złamanie jest śmierć, a egzekucja jest okrutna. Zobowiązuje się i poddaje następującej karze, jeśli złamie swoje słowo. Niech mi spalą wargi rozpalonym żelazem. Niech mi utną rękę i przetną szyję i wyrwą język, a mego trupa niech wrzucą do wody tam, gdzie przypływ pojawia się i znika. Miejscowych masonów zaniepokoiły i rozgniewały plany Morgana. Jeden z nich, który później wystąpił z bractwa, napisał tak: nigdy nie widziałem tak zdenerwowanych ludzi. Sprawiali wrażenie, że działają w najwyższym wzburzeniu. A widzicie Państwo, do czego diabeł doprowadza? Masoni uważani za filary prawości społeczeństwa wysłali do gazet złowieszcze ogłoszenie. Ale to szatan diabeł, tak. Nawet wszelkie informacje dotyczące niejakiego Morgana można uzyskać w sali masońskiej o wiosce. Morgan jest uważany za niebezpiecznego oszusta. Istnieją ludzie, którzy chcieliby zobaczyć kapitana Morgana martwym. Angela Merkel. 9 dni później trzech masonów w towarzystwie konstabla wdarło się do domu Morganów i dokonało aresztowania na podstawie wyssanych z palca oskarżeń. Zabrali przy tym wszystkie rękopisy i dokumenty, jakie tam znaleźli. Morgana szybko zwolniono z aresztu, ale był to dopiero początek jego kłopotów. Morgan był nadal zdecydowany opublikować książkę. Dwa tygodnie później grupa samozwańczej Straży Obywatelskiej usiłowała spalić drukarnię, w której miała się ukazać książka Morgana. Sąsiedzi wszczęli alarm i ugaszono pożar, zanim doszło do poważniejszych strat. Zbliżało się tragiczne rozwiązanie wydarzeń. Morgana ponownie aresztowano, tym razem pod zarzutem niespłacenia długu w wysokości $2. Zawieziono go do pobliskiego miasta Canandaigua, gdzie wtrącono go do więzienia.
W więzieniu pojawił się tajemniczy nieznajomy. Podał się za przyjaciela Morgana i spłacił jego dług. Gdy tylko Morgana uwolniono, został schwytany i wepchnięty do wozu z okrzykiem morderstwo. Miejscowa prasa opisała ten incydent. Istnieją poważne podstawy do obaw, że kapitan Morgan został zamordowany. Wypuszczono go we wtorek wieczorem. W środku nocy wywieziono otoczonego liczną grupą ludzi. Od tamtej chwili nikt o nim nie słyszał. Ci masoni obowiązkowi? Kto to robi, jak nie diabeł? Kto to robi? No ksiądz ryzyk mi się wciąż... Porwanie Morgana wstrząsnęło całym miastem. Komitety obywatelskie wezwały do działania. Nam poruszył złoty kapelusz. Czyli taki... Do opinii publicznej wzywamy wszystkich, co nie pochwalają porwania i oddzielenia od żony i dzieci człowieka, o którym wiadomo, iż nie popełnił żadnej zbrodni, aby przyszli do gmachu sądu o godzinie 12. Zdecydujemy o podjęciu koniecznych środków. Komitety zorganizowały ponad 100 spotkań w miastach wokół miejsca zbrodni. Dzięki drobiazgowemu śledztwu odtworzyły działania porywaczy Morgana. Odkryto, że w 36 godzin pokonali oni niewiarygodną odległość, 192 km od Canandaigua do Youngstown na granicy z Kanadą. Na całej trasie pomagali im inni spiskowcy. Zaopatrywali wodę, pożywienie, świeże konie i powozy. Youngstown, Morgana związanego i zakneblowanego, przewieziono przez rzekę Niagara do Kanady. Kanadyjscy masoni jednak nie chcieli brać odpowiedzialności za jego los. Porywaczom Morgana zabrakło pomysłów. Dowody wskazują, że wtedy go zamordowali i zatopili jego ciało w rzece. Śledztwo przeprowadzone przez komitety obywatelskie stanowiło podstawę wyroku na porywacza Morgana. Aresztowano i skazano 24 miejscowych masonów. Setki świadków składały zeznania w 18 odrębnych procesach. Przez cały ten czas wpływowi bracia robili wszystko, by powstrzymać działań wymiaru sprawiedliwości. Pewien mason z Nowego Jorku opłacił ucieczkę dwóch braci do Nowego Orleanu. Inny brat uciekł aż do Europy. Edwardowi Giddensowi, który podobno był świadkiem zabójstwa Morgana, zakazano składać zeznania. Powód? Był ateistą. Sędzia ogłosił, że nie może być wiarygodnym świadkiem człowiek, który nie wierzy w istotę wyższą. W pięciu hrabstwach, w których prowadzono rozprawy, okazało się, że wszyscy szeryfowie są masonami. Większość wykorzystywała swoje stanowisko, aby jako sędziów wybierać członków bractwa. Część masonów podjęła decyzję, aby przeszkodzić w wymierzeniu sprawiedliwości. Pewien człowiek pracował dla Elia Bruce'a, jednego z głównych spiskowców. Był szeryfem hrabstwa. Kazał swojemu zastępcy wybrać wielką ławę przysięgłych, składającą się w 3/4 z masonów. W ten sposób zachęcił ich do wydania wyroku, który byłby zgodny z interesami bractwa. Ogromny wysiłek, aby przeszkodzić wymiarowi sprawiedliwości, został tak podsumowany przez prokuratora. Świadków ukrywano, przekupywano i ostrzegano przed wezwaniem do sądu. Te zjawiska wskazują na działania podjęte, by uchronić przed karą winnych napaści na Williama Morgana. Morgana nigdy nie odnaleziono ani żywego, ani martwego.
O zbrodnie związane z jego zniknięciem oskarżono 26 osób. Zaledwie 6 stanęło przed sądem, a tylko 4 skazano pod zarzutem porwania. Szeryfa Elia Bruce'a uznano za głównego sprawcę. Skazano go jedynie na 30 miesięcy więzienia. Prokurator doszedł do wniosku, że Morgana nocą 19 września zabrano na rzekę Niagary i tam utopiono. Aczkolwiek zebrano dowody wystarczające, aby zwykłego człowieka przekonać o winie, nie wystarczą one jednak, aby zyskać absolutną pewność, że Morgan został zamordowany. Masoni wygrali bitwę i uniknęli oskarżeń w sprawie Williama Morgana. Bractwo jednak poniosło klęskę na wojnie. Przeszkadzanie wymiarowi sprawiedliwości przez znanych masonów wywołało powszechne oburzenie. Za chwilę opowiemy, jak wpływowi wolnomularze stali się pariasami w kraju, który pomogli zbudować. Zamordowanie Williama Morgana wstrząsnęło społeczeństwem. Bardziej jednak niepokoiły je powtarzające się działania masonów przeciw wymiarowi sprawiedliwości. Oburzenie wywołane sprawą Morgana doprowadziło do powstania ruchów antymasońskich. Przeciwnicy postanowili doprowadzić do zamknięcia lóż i usunięcia masonów z wszystkich stanowisk w życiu publicznym. Niegdyś uważano masonów za dobrotliwych obrońców demokracji. Teraz przeklinano ich jak siłę nieczystą. Atakowano masonów w pamfletach. Masoni wywierają krępujący i zgubny wpływ na nasze stosunki polityczne i gospodarcze. Znak i chwyt wykonują swoją kabalistyczną robotę w niezliczonych kantorach. Na całym północnym zachodzie rozprzestrzeniała się podsycana przez gazety niechęć do masonów. W 1830 roku już ponad 100 gazet udostępniło łamy ruchom antymasońskim. Z masonami walczyło jedno wydawnictwo na 8. Nagle tajemniczość, ekskluzywność i władza sprawiły, że masoni przestali pasować do demokratycznego społeczeństwa. Otwarcie potępiał wolnomularzy John Quincy Adams, były prezydent i syn Johna Adamsa, sygnatariusza Deklaracji Niepodległości. Masoni tworzą armię co najmniej 200 tysięcy ludzi. Owijają się wokół każdego przedmiotu ich niechęci, niczym boa dusiciel wokół swojej ofiary. Tajemniczość masonów była dowodem, że knują coś złego. Uważano ich za złych i niemoralnych. Rekrutowali kandydatów wśród przyjaciół, a zatem być może tworzyli sieć powiązań po to tylko, aby otrzymywać stanowiska, przekazywać je sobie nawzajem i prowadzić interesy wyłącznie między sobą. Masoneria nie była już symbolem równości, lecz nierówności. Powstało wiele nowych stopni wtajemniczenia o imponujących tytułach. Można było zostać wielkim kapłanem albo wielkim królem, a nawet cesarzem. Było to sprzeczne z naturą Ameryki. Przeciwnicy masonów twierdzili teraz, że liczące 100 lat rytuały powstały z potrzeby diabła. Zwłaszcza dotyczyło to krwawych przysiąg. Niech mi utną rękę i przetną szyję i wyrwą język, a trupa wyrzucą tam, gdzie przypływ pojawia się i znika. Cytując treść podobnych przysiąg, przeciwnicy masonów twierdzili, że walczą o duszę Ameryki i biorą udział w wojnie między dobrem a złem. Działania ruchów skierowanych przeciwko masonom przypominały polowanie na czarownicę. O ich zbrodniach mówiono zambony.
W otchłani rządzi zły duch i jego potomstwo. Dla Chrystusa porzuć masonerię i uciekaj z Babilonu. Masoni oddawali ciosy, odrzucali oskarżenia i wskazywali, że cała ta płomienna retoryka jest tylko tanim sposobem zdobywania przez polityków głosów wyborców.